Proszę Państwa, internet w przyszłości jest napisany tutaj dużymi literami. To nie jest poprawnie po polsku, ale chciałbym w ten sposób podkreślić to, że nawiązujemy do każdej koncepcji, za którą w tej chwili wszyscy pracuje Unia Europejska, z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Mianowicie internet dzisiejszy traci swoje możliwości dalszego rozwoju i stąd podążenie do opracowania internetu przyszłości. Proszę Państwa, smutnym faktem dla szeregu z nas, tych, którzy są mniej elastyczni, jest to, że Uniwersytet Humboldtowski odchodzi do historii. Była to bardzo wygodna pozycja bycia nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Humboldtowskim, chociażby ze względu na pewną suwerenność w zakresie przedmiotu i zakresu badań. Ale proszę Państwa, rodzi się nowa uczelnia, którą określiłbym mianem Akademii. Mianowicie tworzą się nowe zespoły badawcze, które konfiguracja nie zależy od miejsca fizycznego, gdzie pracują, tylko od przedmiotowości badań, od przedmiotu swojego zainteresowania. W związku z tym to, że moim szefem jest pan rektor Panek, dziekan naszego wydziału, jest coraz częściej przejawem strukturalizacji organizacyjnej, a bardzo często każdy z nas ma jeszcze wielu szefów wynikających z przynależności do różnych struktur, tak jak pan rektor powiedział, do różnych klasów. Proszę Państwa, podobny efekt czeka nas w zakresie dydaktyki. Mianowicie to, co w tej chwili jest strukturą jedności czasu i miejsca w uczelni, w której studenci uczestniczą fizycznie, też będzie odchodziło w przyszłość. W związku z tym, proszę Państwa, powstaje w przypadku Elektronicznej Akademii problem znalezienia nowego miejsca w nowej linii podziału między graczami globalnymi i graczami lokalnymi. I każdy z kolejnych uczelni musi powiedzieć, gdzie jego uczelnia, czy jego zespół, czy jej zespół, który kieruje, powinien się stawić. Pojawia się pytanie na temat tego, co było zawsze pytaniem na uczelniach między esencjonalizmem a esencjonalizmem uczenia, które w tej chwili przekłada się jeszcze na nowy wymiar. Mianowicie, czy kształcić podstaw, czy kształcić tego, co w tej chwili jest potrzebne. Tego, co rynek bardzo często żąda, na przykład opanowania określonych posiadań. To wszystko, proszę Państwa, w tej Akademii musi nas umiejscowić w pozycji kształcenia ustawicznego. Mamy w tej chwili, mimo że dokonaliśmy w ostatnich latach czegoś zupełnie niewyobrażalnego. Myśmy kilkanaście lat temu skolaryzację na poziomie akademickim, na poziomie kilkunastu procent. Teraz mamy skolaryzację na poziomie 50%. To są warunki, proszę Państwa, kanadyjskie. I mimo wszystko rynek kształcenia akademickiego w dużo większej części jest jeszcze nie zagospodarowany. Czyli mówimy o kształceniu ustawicznym. W związku z tym, proszę Państwa, jeżeli ta ustawiczność założy się jeszcze na kształtowanie się potrzeb nowego rynku pracy, wchodzimy w rynek pracy o twardszych regułach, nie najlepszej koniunktury. W związku z tym każdy z naszych absolwentów, również my, będzie w sytuacji tego, że będzie coraz krócej pracował dla określonego pracodawcy, w związku z tym coraz częściej będzie musiał pozycjonować się na rynku pracy. Będzie musiał umieć pracować dla wielu pracodawców. Wiemy, jak to szkapką robiło się dla wielu uczelni. I proszę Państwa, to, co kiedyś było dobrą wiadomością dla uczelni, że ich dyplom pozycjonuje absolwenta, zmieni się na tyle, że ich umiejętności absolwentów będą pozycjonowane do absolwenta. W związku z tym, proszę Państwa, pojawia się definicja szeregu
nowych ról, które Państwo widzicie, które dotychczas na dobrą sprawę były realizowane przez jednego człowieka, wykładowcę. Nastąpi ograniczenie, coraz silniejsze ograniczenie ról tych, którzy tworzą informacje, którzy produkują materiały praktyczne, tych, którzy uczą, tych, którzy, proszę Państwa, rozpowszechniają materiały praktyczne, którzy oceniają kwalifikacje i w końcu tych, którzy, proszę Państwa, dokonują certyfikacji tych, którzy uczą. Dotychczas, proszę Państwa, było tak, że najczęściej uczyliśmy się czytając, stosując w sposób najmniej skuteczny. Potrzebne uczenie było to, że poznaliśmy metodę uczenia przez to, że ludzie nas słuchali, co było metodą trochę bardziej skuteczną. Jeżeli nas jeszcze widzieli, to jeszcze było mniej. Nic tak dobrze nie umiemy, jak to, czego uczyliśmy innych, czyli to wiemy z naszej pozycji nauczycieli akademickich. Ale jeszcze lepiej, proszę Państwa, umiemy to, co kiedyś zrobiliśmy, a najlepiej umiemy to, co musieliśmy robić pod kontrolą innych. To jest, proszę Państwa, najbardziej skuteczny sposób uczenia. To współdziałanie. Istnieje szereg, proszę Państwa, narzędzi, które w e-learningu można wskazać jako narzędzia wykorzystujące w różnym stopniu różne metody skutecznego kształcenia. To jest tyle, co chciałem powiedzieć bardzo skrótowo na temat tego, jak rozumiem, miejsce wyzwań nowego kształcenia. Internet przyszłości. To, co w tej chwili dla nas jest istotne, to jest to, że internet zmienia się w ten sposób, że go będziemy mieli zawsze i wszędzie. Prawie zawsze i wszędzie. Znaczy to, co w tej chwili po długich dyskusjach to uwierzyliśmy, to jest to, że należy powiedzieć, że będziemy go mieli wszędzie tam. I w tym czasie, kiedy to będzie sensowne, kiedy model biznesowy pozwoli go sfinansować. Internet, proszę Państwa, dotychczas łączył ludzi i organizacje przez udostępnianie informacji. Szalenie interesujący będzie nowy wymiar, proszę Państwa, tego, że w coraz precyzyjniejszy sposób umiemy mierzyć granulaty informacji, które są przedmiotem wymiany w internecie. To, co w hipertekście na przykład poruszają bardzo długich dyskusji na temat tego, co to jest strona internetowa, tak? Jaka jest granulacja. Proszę Państwa, kolejnym wymiarem, który rewolucjonizuje internet, jest włączenie do tego rzeczy. Internet rzeczy. Opatrzenie przedmiotów na inteligentne znaczniki. Przejawem tego może być to, że wybierając rano marynarkę strzały, to w ten czas kobiet marynarki będą się opatrzone tagami koszulek, które mówią: aha, ja pasuję do siebie. Na to, jak już wybiorę ktoś z koszul do marynarki, to krawaty powiedzą: a ja chciałbym teraz pójść z wami. To jest przykład działania internetu rzeczy w wymiarze bardzo lokalnym. Proszę Państwa, ten wymiar tych rzeczy, które za chwilę będą opracowane w internecie w przyszłości, powoduje to, że będziemy mieli wiele rzędów obiektów do zarządzania więcej niż środków środkowych. Kolejnym niesamowitym wyzwaniem, proszę Państwa, jest to, że informacje i rzeczy nie będą zarządzane przez ludzi, ale będą mogły być włączone w procesy. Te procesy, które będą komponowane w sposób dynamiczny. Dzisiaj mam do czynienia z małymi fragmentami programów, które nazywamy usługami sieciowymi. Te usługi sieciowe opisane w sposób znaczeniowy, czyli semantyczny, pozwolą nam na przeprowadzenie procesów, które nazywamy dynamiczną kompozycją usług procesów. W związku z tym informacje, rzeczy będą w sposób automatyczny włączone w procesy otwarte. W ten sposób, proszę Państwa,
bogactwa, jeżeli to wzbogacimy o dostęp do ogromnej ilości informacji mierzonych sensorycznie. Przykładem sensorycznych danych, które mogą być interpretowane, są setki kamer internetowych, które Państwo już dzisiaj oczywiście widoczni. Jeżeli uda się te obrazy interpretować, to okaże się, że strach przed tym, że ktoś skanuje koperty, jest zupełnie innym rozwiązaniem. Strach powinien być miejscem dla mnie zupełnie innym miejscem. Proszę Państwa, ten internet w przyszłości powoduje szereg problemów, nie mam się związane z otwartością, zależnością zasobów, budowaniem zaufania, skalowalności, gdzie mamy do czynienia z gigami, tetra, obiektami, znaczy liczbą obiektów, koniecznością dynamicznego budowania środowisk, dużym zdecentralizowaniem tych zasobów. Proszę Państwa, tych wątków, które tutaj z kilka wynikły, każdy z nich ma setki osób, które pracują nad formułowaniem założeń do badań, a nie do samych badań. Proszę Państwa, dla dydaktyki ma znaczenie to, że będziemy musieli umieć odpowiednio adresować wszystkie te obiekty, informacje, rzeczy, procesy, panować nad złożonością, umieć, proszę Państwa, z tego internetu wyszukać i wyfiltrować nowe informacje z tych danych, które otrzymujemy ze strumieni sensorycznych, wyekstrahować podobnie jak ze źródeł informacji, informacje, które są bardzo potrzebne, po to, żeby je zintegrować z punktu widzenia potrzeb, którym te informacje mają służyć. Musimy, proszę Państwa, umieć, co my nazywamy odkrywaniem, znaleźć usługi, które potrafią te obiekty nowego internetu skonfigurować, po to, żeby skonfigurować usługi. Z punktu widzenia odpowiedniej jakości usług, czyli quality of services, i z punktu widzenia oczekiwanej jakości wyników, czyli quality of results. Wyzwania, które przed nami stoją, proszę Państwa, to jest to, że musimy znaleźć nowy paradygmat dostarczenia informacji. Dotychczas mieliśmy dwa. Jeden polegał na tym, że mieliśmy ekspresję pewnych potrzeb informacyjnych i zgodnie z tymi potrzebami informacyjnymi wyszukiwaliśmy informacje ad hoc, czyli wyszukiwanie na przykład wyszukiwania internetowych, lub mieliśmy stare potrzeby informacyjne i ciągle nowo pojawiających się informacji potrafiliśmy uzyskać te najbardziej aktualne, odpowiadające naszym starym potrzebom informacyjnym, czyli filtrowanie. Pytanie, jak zderzyć te dwa paradygmaty, filtrowanie i wyszukiwanie. Proszę Państwa, dotychczasowy internet jest wzbogacany o w jednym kierunku, o wymiar znaczeniowy, czyli o semantyczny informacji, a z drugiej strony o wymiar społecznościowy, ten, który nazywa się głównie Web 2.0. W związku z tym pytanie, to jak w jaki sposób ten nowy internet będzie być opisywalny zarówno z punktu widzenia znaczeniowego, jak i tego istniejącego dla społeczności. Jeżeli spojrzymy na to samo z punktu widzenia rzeczy, to dokładnie mamy taką samą sytuację z punktu widzenia opisu semantycznego rzeczy, jak i wkładu społeczności w opisu rzeczy. Jeżeli, proszę Państwa, nałożymy to wszystko jeszcze na wymiar usług sieciowych, to widać, że to, co dla nas jest internetem przyszłości, to jest ten semantyczny opis usług sieciowych, i proszę Państwa, ten ostatni obrazek mógł posłużyć do rozpoczęcia takiego wykładu, który pokazuje na to, w jaki sposób znaleźć odpowiedź na dylemat, czy uczyć ludzi, biorąc pod uwagę ten wszechobecny internet informacji, rzeczy i procesów, które mogą być włączeni, w sposób encyklopedyczny, czy uczyć go w oparciu o to, co w tej chwili jest potrzebą w nim. I jeżeli ja będę to, żeby pozwolili mi mówić trochę dłużej.
natomiast jeżeli Państwo jesteście zainteresowani,